Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w piątek 28 maja. Usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 11, wersety od 11 do 25. Jeszua przybył do Jeruszalaim. Wszedł na teren świątyni i dobrze się wszystkiemu przyjrzał. Ale ponieważ było już późno, udał się wraz z 12 do Beit Ani. Następnego dnia, kiedy wracali z Beit Ani, poczuł głód. Spostrzegłszy w oddali drzewo figowe okryte listowiem, poszedł sprawdzić, czy można na nim coś znaleźć. Kiedy podszedł do niego, nie znalazł nic prócz liści, bo nie była to pora na figi. Powiedział do niego: niech nikt już nigdy nie spożyje z ciebie owocu. A jego talmidim słyszeli, co powiedział. Dotarłszy do Jeruszalaim, wszedł na teren świątyni i zaczął wypędzać tych, którzy prowadzili tam interesy, zarówno kupców, jak i ich klientów. Poprzewracał też stoły zamieniających pieniądze. Wywrócił ławki sprzedawców gołębi i nie dopuścił, aby ktokolwiek prowadził handel na obszarze świątyni. A potem, nauczając ich, rzekł: czyż nie napisano w Tanach: mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich goim, ale wy przemieniliście go w spelunkę rabusiów. Główni kochanim i nauczyciele Tory usłyszeli, co powiedział, i usiłowali znaleźć sposób, aby się go pozbyć. Bali się go, bo tłumy były pod ogromnym wrażeniem jego nauczania. Kiedy nadszedł wieczór, opuścili miasto. Rankiem, przechodząc obok, talmidim spostrzegli drzewo figowe uschłe na całej wysokości aż do korzeni. Kefa przypomniał sobie i powiedział do Jeszui: Rabbi, popatrz, to drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Odrzekł: miejcie ten rodzaj ufności, który pochodzi od Boga. Tak, powiadam wam, że kto nie wątpi w swoim sercu, lecz ufa, że to, co mówi, stanie się, może powiedzieć tej górze: idź i rzuć się w morze, a tak mu będzie uczynione. Dlatego też mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, ufajcie, że to otrzymacie, a będzie wasze. A gdy stoicie, modląc się, jeśli macie coś przeciwko komuś, przebaczcie mu, tak aby wasz Ojciec w niebie również mógł przebaczyć wam wasze przewinienia. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ten fragment z Ewangelii Marka ma tutaj kilka wątków, nad którymi można by się zatrzymać. Ja chciałbym może tylko do tego jednego, ciągle odwołując się do tej świątyni, o którą tak Pan Bóg, Pan Jezus, który jest Bogiem, tak dzisiaj gorliwie zawalczył, mówiąc, że mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Na innym miejscu czytamy w Piśmie Świętym, że wy jesteście świątynią Boga, bo w was mieszka Duch. My jesteśmy świątyniami Boga, więc możemy tak sobie pomyśleć, że Pan Bóg czasami przychodzi do nas i patrzy, czy ta świątynia, to co w nas, czy tam jest to targowisko, tam gdzie tutaj było powiedziane, gdzie Jezus wszedł i zaczął wypędzać tych, którzy prowadzili tam interesy, zarówno kupców, jak i ich klientów. Co jest w nas? Jaka jest nasza świątynia? Gdybyśmy dzisiaj tak zadali pytanie Jezusowi: Jezu, a jacy my jesteśmy? Czy tam czasami nie musiałbyś zrobić też takiego porządku, trochę taką ręką, tak jak tutaj w tej Ewangelii, że powypędzał to wszystko i przypomina nam, że jesteśmy domem Jego Ojca, że jesteśmy domem Ducha, że jesteśmy
Jego domem, domem, świątynią, w której Bóg chce odbierać chwałę. I moi kochani, no właśnie jakby na koniec Pan Jezus to powtarza, mówiąc o modlitwie, że kiedy stajecie, to miejcie ufność, kiedy stajecie na modlitwie, to miejcie ufność, że wszystko będzie wam oddane, że wam zostanie oddane to, o co prosicie. Ale też Pan Jezus przestrzega właśnie, mówiąc, że gdy stoicie modląc się i wiecie, macie coś przeciwko komuś, przebaczcie mu, przebaczcie mu. Więc takich kilka rad nam Chrystus daje, żebyśmy modląc się przebaczali, żebyśmy nie czuli jakieś urazy w sercach. No i zadawajmy sobie to pytanie dzisiaj też w tej takiej dosyć niełatwej Ewangelii, w której Jezus wypędza ze świątyni kupców, czy u nas przypadkiem nie chce kogoś wypędzić. No i zastanówmy się, a jaka jest nasza modlitwa? Czy ona jest oddawaniem Bogu chwały, czy jest jakimś handlowaniem, że tam różne interesy dochodzą w nas do głosu? Życzę sobie i wam, abyśmy byli taką świątynią, w której Bóg dobrze się czuje. Niech wszystkie nasze modlitwy zgodne z wolą Bożą będą dzisiaj wysłuchane na Jego chwałę. Pozdrawiam was i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem.